Dzień dobry. Tak jak wspominałem, chciałbym oprzeć tą naszą naukę, wspólną naukę języka niemieckiego na kursach, które są publikowane na stronie deutschewelle.com. To jest, tak jak wspominałem, strona powiązana z państwem niemieckim, z rządem niemieckim, zajmująca się propagowaniem języka niemieckiego na całym świecie. I w pierwszym nagraniu chciałbym zobaczyć, czy pokazać, jak tam w ogóle wejść, czyli www.dw.com, czy szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy nie będzie w ogóle funkcjonowało .pl. Zaraz możemy zobaczyć. dw.pl. Nie, nie ma. Ok. Czyli zostajemy na dw.com. Natomiast czemu .pl? Ponieważ ta strona występuje również w języku polskim, czyli jak ktoś sobie jeszcze tak nie do końca radzi z językiem niemieckim, może pójść na stronę w języku polskim oraz zacząć tutaj całą tą historię. No, temat jest dość dominujący, nauka niemieckiego jest tutaj wpisane i mamy do wyboru do koloru. Mamy, hop, nauka niemieckiego, pójdę sobie na ten zakres, kursy języka niemieckiego i tutaj są wszelkie informacje, jakie można mieć do tych kursów. I co dla mnie jest ważne na początku, żebyśmy się jakoś pogrupowali w poziomy językowe. To jest od poziomu A do C plus certyfikaty języka niemieckiego. To zdaje się, że jest Goethe Instytut, który to wystawia. No i zaczynamy. Tutaj na początku sprawdź swój poziom. O, przeskoczyło mi na język angielski. Zaraz zobaczymy, czy... Aha, to tylko jest opis po angielsku. Natomiast sam test... Przepraszam, jeszcze raz zrobimy. www.dw.com i zostaniemy w języku niemieckim. Wtedy nie przerzuci nam na angielski. German. Hop. I lecimy na Deutsch lernen. Potem sobie pójdziemy na Deutschkurse. Deutschlernen und Unterrichten. To nie interesuje nas jeszcze póki co, ale co nas interesuje, to są Einstufungstests. I ja bym zaczął sobie z tym testem A1, jeżeli bo z tego co się zorientowałem, większość jest na tym albo tym poziomie, A1, A2. I ja bym sobie zaczął test A1, jeżeli wyjdzie dobrze, poszedłbym na A2, jeżeli ten wyjdzie bardzo dobrze, to bym poszedł sobie na B1, tak jakby zrobił sobie schodki i ustalił, gdzie mniej więcej jesteśmy, prawda? Jeżeli pójdę na A1, zaczyna się Einstufungstest A1 i wszystko jest po kolei. To jest pierwsze.